autorka sama pisze, dla kogo jest książka, którą za chwilę wam przedstawię. Dla tych dzieci, które dopiero poznają znaczenie słowa przyjaźń. Dla tych, które ciągle słyszą, że powinny się bawić z młodszym rodzeństwem, a nie tylko z kolegami. Dla tych, które denerwuje młodsze rodzeństwo kolegów. Dla tych, które same są młodszym rodzeństwem. Książka nosi tytuł Emil, Kanarek i Rudy Pies, a autorka to Marta Krajewska. I na dodatek ona pisze przede wszystkim książki dla starszych czytelników, dla dorosłych. Dlaczego napisała książkę dla dzieci? Posłuchajcie rozmowy z Martą Krajewską. Żeby sobie po prostu od tego odskoczyć, napisałam Emila. Napisałam to w 8 dni, zamknięta praktycznie cały czas w łazience, żeby mi nikt nie przeszkadzał, były święta Boże. To tak właśnie, drodzy słuchacze alfabetu, również ci najmłodsi, często pracują autorzy książek dla dzieci, którzy mają swoje dzieci. One są cudowne, dzieci są fantastyczne i ja nie powiem, bo były takie dni, że oni dalej ze mną w tej łazience siedzieli. Porobiłam sobie zdjęcia, gdzie po prostu siedzę przy mnie, siedzę, usiłuję pisać w łazience, przy mnie siedzi córka, która coś rysuje, a syn siedzi na stoliku obok i macha nogami. I w dalszym ciągu mam takie same warunki, ale też chodziło o takie trochę odcięcie, bo to był czas Bożego Narodzenia, a książka dzieje się w wakacje i wszędzie były dzwoneczki, wszędzie świąteczne filmy, świąteczna muzyka i siłą rzeczy mój dom żyje, kiedy ja piszę, więc to nie jest tak, że nagle panuje śmiertelna cisza. Więc mi to gdzieś tam się obijało o uszy, a chciałam się od tego odciąć. No i napisałam tego Emila, on jest właściwie, powiedziałabym, w 95% oparty to jakieś moje wspomnienia z dzieciństwa. Wszystko właściwie zaczęło się od tego rudego psa, od historii, która naprawdę się wydarzyła, od mojej wielkiej, niespełnionej miłości pięciolatki do kolegi, który nie ma żadnego pojęcia, jak wielki miał wpływ. Pewnego pięknego dnia naprawdę mnie uratował przed tym rudym psem, czyli po prostu wziął mnie za rękę i powiedział, chodź, przeprowadzę cię koło tego psa, którego się tak bardzo boisz. I właściwie od tego się zaczęło, od wakacji u moich dziadków, od mojego dzieciństwa na wsi, w gospodarstwie, w którym były zwierzęta, były krowy. Ale tak właściwie ta historia jest oparta bardziej na tych wakacjach u babci i na moich przyjaciołach z dzieciństwa, z podwórka. I też próbowałam tutaj, oczywiście zadałam sobie pytanie, co ja tak właściwie chcę tym dzieciakom pokazać. I chciałam tutaj pokazać historię tego trójkąta klasycznego, w którym ja sama bardzo często byłam i w którym są również moje dzieci. Czyli taki trójkąt, gdzie mamy starsze rodzeństwo, młodsze i kogoś, kto się między nich wbija, prawda? Bo te dzieci najstarsze, one chyba mają największe tutaj w tym momencie, najtrudniejszą sytuację, bo to są dzieci, które z jednej strony mają wielką ochotę bawić się z kimś nowym, kto się pojawia, ale z drugiej strony mają wiecznie to młodsze rodzeństwo, którym trzeba się zajmować. Mama co chwilkę mówi, pamiętaj o tym, tak, to jest twój pilnuj, brat. Pilnuj go. Tak, bawcie się też z nim, pamiętaj, że on jest młodszy. I ja byłam tym młodszym dzieckiem, więc ja pamiętam, jak siostra z moim kumplem mi po prostu uciekali. Mama wychodziła na balkon i krzyczała, Agata, bawcie się z Martą. I moja siostra była niezwykle szczęśliwa. Potem byłam też starszą siostrą, ponieważ mam młodszą, więc potem to ja musiałam się opiekować moją młodszą o 5 lat siostrą i bawiłam się z nią. A teraz mam swoje dzieci, obserwuję, jak to wygląda i chciałam im też trochę pomóc. Chciałam też coś powiedzieć mojej córce, która jest tym starszym dzieckiem. Chciałam jej jakby trochę pokazać, dlaczego tak naprawdę tak bardzo mi zależy, żeby ona nie zapominała o tym bracie, żeby się nim naprawdę opiekowała. I chciałam przede wszystkim pokazać wszystkim Emilom świata, czyli tym dzieciom klinom, które wchodzą między takie rodzeństwo, jak to naprawdę wygląda z punktu widzenia tego rodzeństwa, bo dziecko, które jest jedynakiem samo, ono po prostu chce się bawić z dziećmi, prawda? Ale ono, no wiadomo, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak tak naprawdę czuje się ten młodszy dzieciak, który właściwie jest irytujący i jest kulą u nogi i właściwie przecież mógłby się z nami nie bawić. Tak, mógłby się zająć swoimi zabawkami, a nie wchodzić w nasze już prawie dorosłe życie. Przestać nam przeszkadzać właśnie. No ale ten nasz przyjaciel ma to młodsze rodzeństwo i my musimy się z nim jakoś bawić, prawda? No i o tym wszystkim chciałam powiedzieć, a przy okazji przyświecała mi taka myśl dzieci z bulerbyn, bo chciałam po prostu napisać historię. Wiem, jak moja córka się świetnie bawiła na dzieciach z bulerbyn, bo to jest taka ponadczasowa historia o tym, jak dzieci się po prostu bawią. I to jest zawsze dla nas przyjemne. I chciałam też napisać po prostu o tym. Chciałam, żeby to były takie historie. One wszystkie są oparte gdzieś na moich wspomnieniach, ale to są historie o tym, jak dzieci się bawią, tak po prostu. Bardzo piękne przesłanie, dlatego że doskonale wszyscy teraz wiemy, jak to jest z tymi zabawami dzieci.
że szczególnie jeśli mieszka się w mieście, to bywa to trudne, że znikają podwórka. Ale na wsi też jest trudne, ponieważ ja mieszkam na wsi i ja widzę coraz mniej dzieci. Jak wracam w lecie w wakacje z pracy, z miasta do siebie na wieś, to ja widzę puste podwórka, na których są piękne pobudowane domki, piaskownice i one są puste, tam się nikt nie bawi w tym. Wszystkie dzieci siedzą gdzieś po domach i się na tych smartfonach bawią, a ja czasami, ja wiem, że muszę wyganiać moje dzieci na pole, prawda? W momencie, kiedy robi się piękna wiosna, my dorośli sami chcemy wychodzić jak najwięcej, a te dzieciaki wychodzą na 5 minut i nie czują tej potrzeby. Nie czują, dlatego że my wychodziliśmy jako dzieci, żeby spotkać się z innymi dziećmi. A one te inne dzieci mają w smartfonach. No niestety, właśnie tak. No to jest bardzo ważne przesłanie książki i myślę, że też dorośli powinni ją przeczytać, żeby sobie trochę przypomnieć swoje dzieciństwo, jak to było w tych 90-tych latach, kiedy szaleli po podwórkach właśnie, huśtali się, grali w piłkę, tworzyli zespoły, drużyny. I bazy, tak. I właściwie nie było wiadomo, kiedy upływał dzień, a mama zaczynała wołać z balkonu, że czas na kolację. Gościem alfabetu była